Witam Was serdecznie po tej stronie Bullet. Pogramy sobie w ostatni i prawdopodobnie odcinek. Nie chcę mówić, że to będzie ostatni lub nie. Bo może w DLC coś się kurde, no wiecie, pojawi jakiś dalszy ciąg kampanii, jakiejś tam innej historii, innego tam bohatera wojennego. Ale dobra, będzie, cały czas mi ten nos sędzi. No. Ale dobra, kontynuujemy naszą rozrywkę. A nie, nie, to nie to, kurde, co ja robię? My chcemy kampanię. Dobra. I kontynuujemy. Dobra, co my teraz mieliśmy zrobić ogólnie? Ja się kurczę zastanawiam. Dobra, teraz się to ogólnie ujawni, to co ma, powinno się ujawnić. Aha, jesteśmy tutaj. Mówi się, że gdy człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje. Okazało się, że w osadzie, gdzie zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg, roi się od żołnierzy wroga. Aby móc podłożyć ładunki, musieliśmy ich najpierw zneutralizować. Dobra, wszystkich może tam sobie pozaznaczamy, co tam może jest. Tam jest koń. Tam chyba nikogo nie ma. Mi się wydaje, że ich za dużo nie... A nie, tam są, kurde, wysiedli skubańcy. O ja pierdzielę, sami z zmiotaczem ognia są. Praktycznie. Dobra. O ja na górze jest. Bo oni chyba sami przyjdą. To jest najlepsze w tym, żebym nie dało się złapać. O ja! Co za idiota wejdzie tym... Kurde. Myśl. Tego sarmata. Czek ty szeryf! Czek sana lan domuz! Dobra, chyba w większości, bo nie w większości. Kurde, nie dałem rady. Jezus, ale tam jest armii, ja pierdzielę. To ma w Rosji jesteśmy gdzieś. Dobra, może jakoś dam sobie radę. To jest przecież shooter, FPS. To nie jest symulator. To wszystko jest możliwe. Ja cię kręcę! Jeszcze mnie nos swędzi. Dobra. Chowam się tutaj. Kurde. Myślałam, że mu utrę nos, ale... Nie dała rady. Kurde, nos mnie swędzi. A, niedobrze. Dobra, gdzie ja będę? Tak myślałem, że od samego początku. Mówi się, że gdy człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje. Okazało się, że w osadzie, gdzie zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg, roi się od żołnierzy wroga.
Aby móc podłożyć ładunki, musieliśmy ich najpierw zneutralizować. Oba jednego gapia żeśmy zabili. O kurde, jednego gapia to się zawsze kurde pozbędzie. Nie. Dobra, to sobie pójdę tędy może. To ten niech na pieprze, ja głupi. Chyba niewiele mam tej amunicji. Ale żeby na tego gnoja starczyło. Kurde. Goń się, raczej kryj się. Dobra. O ja pierdzielę pomocy! O nie. Jak ja głupi jestem, ja mogę do niego granata rzucić, bo on się wolno trochę porusza w tym całym pancerzu. On tak sobie nie mogę, że biegać luźno jak tamci. Dobra. Mówi się, że gdy człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje. Okazało się, że w osadzie, gdzie zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg, roi się od żołnierzy wroga. Aby móc podłożyć ładunki, musieliśmy ich najpierw zneutralizować. Kurde, nie zatrzymali się. Dobra, co ja tutaj mam? Tutaj. Okej. To mi się przyda. Tutaj. A tutaj? Nie, wolę to. Po to wrócę się później. No bo wynocha stąd. No tego najgroźniejszego rozwaliłem. Dobra. Teraz chyba będzie trochę prościej. Dobra, skąd to strzela? Skąd to strzela w ogóle? Dobra, jak to się jaja. Krysie, tam jest. Dobra, dostał. Kurde! Dobra, spokojnie, przejdziesz to. Na 100% jestem tego pewny jak nic. Dokładnie. Dasz radę, będziesz wiele razy ginął, ale... Mówi się, że gdy człowiek radę. Planuje, Pan Bóg się śmieje. Okazało się, że w osadzie, gdzie zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg, roi się od żołnierzy wroga. Aby móc no, ten jest prościzna. Musieliśmy ich najpierw zneutralizować. Chyba pójdę do domku z niespodzianką. Kurde, nosem sobie.
Gdzie to było? Tutaj. Dobra, świetnie. A, no, wziąłem to, spoko. Mam tego nawet więcej. Dobra, tutaj mam więcej amunicji. No bo tutaj mam granaty zwykłe, a tutaj mam taki piechotny. Dobra. Nie no. Ciężko, ciężko. Kurde, co by to zrobić? Jest jeden kretyn. Mówi się, że gdy człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje. Okazało się, że w osadzie, gdzie zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg, roi się od żołnierzy wroga. Aby móc podłożyć ładunki, to mocniejszy. Najpierw zneutralizować. Tam jest ten, kurde, kretyn. Dobra, gdzie jest ten domek? Domek! Gdzie on był? A, tutaj jest. Dobra, to było chyba tutaj. Nie. To było tutaj. Tak. Dobra, to sobie zmienię, bo tam będę miał więcej amunicji. Tu jest ta. Świetnie. No bo to mi tak nie będzie przeszkadzał teraz. Dobra, gdzie on teraz strzela? Tam jest paru. Dobra, coś szybszego. Kurde. No nie. Dobra, ale pomysł w miarę dobry jest. Ale to jeszcze nie jest to, co myślałem. Ale słońce mi to mrozi. Ja pierdzielę. Mówi się, że gdy człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje. Okazało się, że w osadzie, gdzie zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg, roi się od żołnierzy wroga. Dobra, ja zaraz będę. Ładunki, musieliśmy ich najpierw tylko to zasłonię. No dobra, już jestem. Tego gnoja trzeba zabić. Idź do tego. O, trzeba im ognie najlepiej te rozwalać. Te samochodziki, tak powiem, że. Więcej już nie mogę mieć. Dobra, teraz trzeba się jakoś bronić.
Noba, tego najlepiej. Pierwszego. O ja, oni są wszędzie. To myślę się, jak ich ogólnie tak dokładnie załatwić. Raczej pomysł powoli jakiś mam, tak? Ale nie do końca tak zrealizowany, żebym to ogólnie jakoś przeszedł. Dobra, mamy trzech. Zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg. Jeden, drugi, to mamy trzeci. Aby rozpowodzić ładunki, musieliśmy ich najpierw zneutralizować. Dobra, idziemy. Chyba, że ja to mam. W sumie mam to. To nie wiem, po co mam iść. Chyba, że... O nie, to był chyba... Był bardzo zły pomysł. Bardzo zły pomysł to był. O nie, zapomniałem o nim. Kurde, i po raz któryś ginę. Z tym to było naprawdę źle pomyślane. Mówi się, że gdy człowiek planuje... No, pamiętaj o tym debilu. Okazało się, że w osadzie, gdzie... Tu 100 razy by nie przeładował. Zasadzkę na pociąg, znaczy... roi się od żołnierzy wroga. Aby móc dobra, jeden. Ładunki, musieliśmy ich najpierw zneutralizować. Właśnie, przecież nie mam te granaty, kurde. Dobra, się stąd pójdzie. Dobra, może tutaj będzie bezpieczniejsza strefa, żeby ich pozabijać. Oni mogą przyjść z prawej i z lewej strony. Tak myślałem. Mi się wydaje, że muszę trochę pobiegać. Czyli w ten sposób. Zabić jednego tu, drugiego tam. Żeby ogólnie mieć ich z głowy. Ale najlepiej, moim zdaniem, przeczekam, aż oni tam wszyscy się rozejdą. Jak planuje, Pan Bóg się śmieje. Okazało się, że w osadzie, gdzie zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg, roi się od żołnierzy wroga. Aby móc podłożyć ładunki, musieliśmy ich najpierw... Może w ten sposób będę jakoś dał sobie radę. Dobra. Kurwa. Nie. Ja zawsze muszę zrobić inaczej, jak myślę.
Dobra, uciekaj, uciekaj. Kurde, oni za mną będą chodzić, kurde. Skąd? No i zginąłem. Po raz, kurde, nie wiem, chyba 10. Kurde, nie wiedziałem, że to będzie takie ciężkie. Mówi się, że gdy człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje. Okazało się, że w osadzie, gdzie zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg, roi się od żołnierzy wroga. Aby móc podłożyć ładunki, musieliśmy ich najpierw zneutralizować. Czekaj, może tak sobie trochę pójdę na koło. Zobaczę, gdzie są ten inni. No bo tam wysiedli sukinsyny. Jedne. Dobra, tutaj jest na razie spokój. Jest jeden, drugi. Chodź tu. Chodź tu. Ja się tylko zabiję. Dobra. No, trzeba właśnie to kombinować trochę inaczej. Już jest tutaj. Tutaj jeszcze sporo zostało. O kurde. Dobra. Tutaj ktoś może być. Szczególnie na górze. Nie, na górze nikogo nie ma. Dobra. Tam jest jeden, stoi z boku. Przeciw osmańskim pojazdom pancernym wykorzystywaliśmy często broń wroga. Granaty przeciwpancerne, działa polowe, cokolwiek wpadnie nam w ręce. Dobra, jedno rozwalone. Ale to nie koniec bajki. Tam ktoś idzie.
tam jest dwóch chyba. Trzeba ich jakoś zaskoczyć. Kurde, teraz staram się tak trochę po cichu, bo ja nie wiem, czy w inny sposób mnie to jakoś przejdę. Tam jest trzech. Trzech w moją stronę. No bez ja, że trzech w moją stronę szło. To jest jakieś kurde podłe. Co to za broń? Dobra, wolę tą. Jest przynajmniej. Z nią się inaczej strzela. Tam jest jeszcze jeden. Kurde, jakbym grał w ten sposób, jak teraz, to pewnie to... przystąpić do realizacji pewnie już żadną bym to... Musieliśmy pozbyć się przebywających w osadzie żołnierzy. Dobra. Jeszcze jeden został. Nie wiem, czy tam ktoś na górze może być. Bardzo fajnie, że szedł właśnie z góry na dół. O kurde. Z tym to będzie trochę problem. Aby mi się udało. Jak pięknie, jest jeden kurde samochód. Dobra, świetnie. Wszystkie wozy rozwalone. Oczyściła osadę. Mogliśmy zastawić pułapkę na nadjeżdżający pociąg. Kurde, jak ja mam ją zniszczyć? Kurde.
zniszczyć, bo właśnie jak ja mam go zniszczyć? A, no tak. O, tak muszę to znaleźć. Jest, jest, jest. No tylko będzie trochę... Trochę będę musiał się jakoś na trudy łudzić i pokombinować, żeby ten poziom ognie rozwalić. Bo tam dużo wrogów te przy ognie przybywa. Dobra. O, mam tutaj też. Spoko. Dobra. Na razie nie jestem atakowany. Tego sobie to ja się nie spodziewałem. Myślałem, że to ogólnie pójdzie w miarę prościej. Dobra. Dobra. Dobra, to tak, najpierw do tego. Dobra, teraz może sobie zmienię ten pole manewru. Jakieś inne pole, tak powiem, że. Kurde. Bo te działa są po boku. Na pewno. Ja cię kręcę. Jest jedno tutaj. Kurde, nic nie widzę! O kurde. O bo... A najlepiej to ja bym się wdziała na pieprzać, żeby mnie nie rozwalili. No. Najlepiej to same działa. A że on trafił? O co chodzi? Zniszczyli mnie, bo mnie tam chyba z góry właśnie. No to ja muszę ogólnie bardzo uważać. No to jak widać na początku wydaje się dość proste, ale trzeba co nieco trochę pokombinować. Raz. I teraz dwa. I uciekać. I uciekaj! No bo ciekawe, czy gdzieś jeszcze jakieś działa mam. Może tutaj. O, jest.
Dobra. Dobra, uciekam. Uciekam! Kurde, gdzie to jest? Ja pierdzielę, zabili mnie. Ale udało mi się zrobić 3 strzały, normalnie 3 zamiast 2. To jest duży popis, to. Sobie pójdę tam. Ciekawe, czy tutaj mi się uda dwa razy strzelić, ale coś wątpię. Kurde. Aj. Ja nie rozumiem, czy kobieto muszę mieć taką ciężką misję? Jakieś jaja chyba. Raz. Kurde, muszę przeładować. Dobra, ciekawe czy mogę jeszcze. No bez jaj. A jak jest taka gwiazdka czerwona, to muszę uciekać, bo... Pierdut. Ale męcząca misja, kurde. Przeładuj od razu. No chyba go tylko raz trafiłem. Dobra, teraz idę. Ale napieprzają debile. Do następnej armatni idę. Bo co mam zrobić? No bo co ja mam robić? Kurde! O co w tym chodzi? Chyba, że... Pójdę tutaj od razu. Na same tyły. Czekaj! Dobra. Jeszcze żyję. Jakimś cudem, ale żyję.
jest jeszcze jakieś działo. No batę. I kilka innych. Trochę się kapu. Trochę się kopci skubany chyba. A bo to nie jest chyba pociąg. Muszę się dostać bardziej bliżej toru. O no, jak na przykład tutaj. To jest wyjątkowo blisko. O się jara! Czekaj! Jezus, jaki fart! Ja pierdzielę, jaki fart to był. Ojej, kurz. To jest ten pojem ciągnął we mnie na piecze. Krysie, kurde. Nie trochę go rozwaliłem, ale nawet nie połowę. Tutaj mam. Uciekaj! Uciekaj! Jezu, jakie przeżycia, ja pierdzielę. Nie, tutaj mi wszystko zasłania. No bo tutaj mam. Dobra, kierować się jak najszybciej do tego. Dobra, zaraz będzie połowa. A, jedzie tutaj! No tak, ja się tak muszę kręcić, żeby mnie tam nie rozwalił, jak ja będę tam na celowniku. O, czyli innym słowem bawię się z nim ten, ciuciu babkę jakby, nie? Kurde, przeładować muszę. Widzicie, jeździ sobie w lewo i w prawo. Tam jest sporo wrogów. Kurde, ciężko. Co my tutaj mamy? Kurde no! Dużo tego nie mam. Tam
z tej strony. Kurde, nie będę miał amunicji zaraz. A to jest bardzo źle. Kurde, jest coraz ciężej. Dobra, mam tutaj gnoja. A nie mogę tego użyć. Co my tutaj mamy? A tutaj? Dobra, porzuca może w niego w tym. Dobra, ale tutaj mam armatę. Działającą jeszcze. Tylko nie widzę pociągu. No chyba dostał. Tak, dostał, bo kurde się wraca. Kurde. Kurde, mikrofon nie spadł znów. Dobra. Nie no, jak ja was tutaj... Jeszcze, ja będę to zrobić. Gdzie ja to mam? Gdzie ja mam to działo? Kurde, jestem naprawdę bardzo ostrożny. Dobra, tutaj mam działo. No. Dobrze, że się cofnąłem. Jezus, jak napieprzają. A te debile jedne. O kurde, nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. To był zły pomysł. Tego użyć nie mogę. To jest taka głupia pukawka. Kurde! Nie! Co mam zrobić? Co to jest? Aha, broń, z której strzelać nie mogę, zajebiście. Myśl, chłopie, myśl.
Ja nawet nie wiem, co ja robię. Ale dostał, dostał. Jest ponad połowę, jak nic. No bo co my tutaj mamy? Tutaj granaty, a tutaj szybko, kurde, same miny. Ja to wezmę prędzej. Dobra, ale mam tutaj działo. Świetnie. Się znowu będzie przenosić. A boss jest skubany, kurde. Ażbym z tego nie spartoczył. Co to jest? A! Takie coś, dobra. Gdzie ten pociąg jest? Chyba mam pomysł. Czekaj. Dobra, do tego nie mam amunicji już. Ale lato miał głupi, co? Kurde, muszę się przybliżyć, bo na tym nie dam rady. Aha, świetnie. Chyba trochę dostaję z tego. Kurde. On się coraz bardziej wścieka. Ja się mu wcale nie dziwię. Jest! W końcu. Chwała i zwycięstwo. Zemsta może być słodka lub gorzka. Jak smakuje twoja, Zaro?
Masz rację, trzeba działać na większą skalę. Dwa słowa, kanał Suezki. Powiedz, znasz się na okrętach? Pięknie. Nic nie jest zapisane. No i co, żeśmy przeszli. Cały głupoty Fida jedynkę. Opowieść ukończona. Yeah! Kontynuuj. I co, dalej nic nie ma. A szkoda. Wybierz opowieść. No nie ma nic dalej. Mam nadzieję. Ja nie powiem, że to będzie jeszcze koniec. Tylko, że mam nadzieję, że w następnych tam DLC jakiś będą następne jakieś opowieści, które będzie można było sobie, wiecie, tam ogólnie nagrać dalej, czyli ciąg dalszy kontynuację całego Battlefielda. Dobra. Fajnie się grało, a ja będę w tym momencie kończył i dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć, pa, hej!